Cześć wszystkim, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam Was na wyprzedażę do Pepco. Ostatni filmik z tej serii, wtedy zabrałam Was akurat do sklepu Reserved, jeżeli go jeszcze nie oglądałyście, to tutaj zostawiam Wam link. Bardzo się Wam spodobał, co mnie naprawdę niesamowicie cieszy, bardzo dziękuję Wam za tak pozytywne odebranie tej serii na moim kanale. Wczoraj akurat byłam przejazdem obok Pepco, więc oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie odwiedziła tego sklepu, ponieważ tak jak wiecie, naprawdę darzę go ogromną miłością. Uważam, że możemy tam znaleźć fantastyczne rzeczy do domu w bardzo niskich cenach. Poza tym w Pepco ja bardzo lubię piżamy oraz kapcie, one mi się nie niszczą i mają fantastyczne ceny, więc również właśnie ta strefa musiała być przeze mnie porządnie przejrzana. Również uderzyłam w kierunek odzieży. Ja nie ukrywam, że za dużo właśnie ubrań z Pepco nie mam i za często właśnie w tą strefę nie chodzę, ale oczywiście musiałam zrobić wyjątek i zobaczyć, co ciekawego jest na wyprzedażach, czy Pepco mnie pozytywnie zaskoczy, czy też właśnie niekoniecznie. Zaraz oczywiście się o tym dowiecie. Ja jestem bardzo ciekawa, czy Wam udało się coś fajnego kupić w Pepco na wyprzedażach. Jeżeli tak, to oczywiście napiszcie mi o tym koniecznie na dole w komentarzach. Ale również nie zapomnijcie o tym, aby w komentarzu napisać, jaki kolejny sklep powinnam odwiedzić. Co prawda pod ostatnim filmikiem było bardzo dużo komentarzy i mniej więcej mam już właśnie wybrane kilka sklepów, które odwiedzę jako kolejne. Ale również będzie mi bardzo miło, jeżeli napiszecie swoje typy na dole w komentarzu. Nie zapomnijcie o łapce w górę, wtedy będę wiedziała, że mam takie filmiki nagrywać częściej. Oczywiście przypominam Wam o tym, żeby obserwować mnie na moim Instagramie, ponieważ tam odzywam się do Was codziennie i jesteście na bieżąco z moim całym życiem, więc zapraszam Was na Instagram, link oczywiście znajduje się na dole w opisie. Zabieram Was serdecznie na wyprzedaże do Pepco. Swoje poszukiwania w Pepco rozpoczęłam od strefy wyprzedażowej świątecznej. Tak jak widzicie, na półkach głównie dominowały świeczki, cotton ballsy oraz świeczniki. Asortyment był już dosyć mocno przebrany, chociaż w dalszym ciągu uważam, że można było coś dla siebie znaleźć. W oko wpadła mi ta podstawka, która kosztowała tylko 7,99 zł. Można ją wykorzystać na przykład na świeczki. Szkoda, że ten marmur w środku nie był w kolorze białym, wtedy na pewno bym się na nią zdecydowała. Poza tym właśnie te tea lighty srebrne były bardzo ładne. No i teraz właśnie mniej więcej możecie zobaczyć, co jeszcze udało mi się znaleźć. Na strefie wyprzedażowej w Pepco można było jeszcze znaleźć akcesoria do pieczenia, na przykład właśnie takie akcesoria do babeczek za całe złoty 99 zł, były termosy, były sztućce, talerze, dzbanki, rękawice kuchenne. Też co mi wpadło w oko, to ta blacha, która w komplecie miała również foremki do pierników, tak jak widzicie, było ich naprawdę bardzo dużo. I cały taki komplet kosztował tylko 7,99 zł. Naprawdę super deal i serdecznie Wam polecam właśnie taki zestaw, jeżeli znajdziecie go w swoim Pepco. Pamiętajcie o tym, że oczywiście w każdym Pepco jest inny asortyment, więc warto jest się przejść, zobaczyć. Akurat może będzie coś na Was czekało. Następnie przeszłam na wyprzedaże w strefie ubrań. Zaczęłam od sweterków, od bluzek. Ten golfik, który Wam pokazuję, bardzo mi się spodobał. Był bardzo tani, miał przepiękny kolor, ale niestety wszystkie modele były uszkodzone. Następnie torebki, kopertówki, również super ceny. Tak jak widzicie, na przykład ta różowa kosztowała tylko 9,99 zł. Tutaj obok taka większa, która zmieści format A4. Ale właśnie ta czarna była naprawdę bardzo fajna, cena tylko 14,99 zł i powiem szczerze, że wyglądała naprawdę bardzo ładnie, absolutnie nie jak torebka z Pepco. Kurtki, płaszczyki również były na promocji, niestety nic mi się nie spodobało, uważałam też, że ta jakość nie jest szczególnie fajna i ja osobiście wychodzę z założenia, że lepiej jest troszeczkę dołożyć więcej pieniążków i kupić coś porządniejszego, ale słuchajcie, między kolejnymi swetrami udało mi się znaleźć przepiękną ramoneskę w kolorze szarym, tutaj bardzo proszę, moje odkrycie, ramoneska była przecudowna, miała piękny materiał, cudownie się układała i kosztowała tylko 25 zł, więc naprawdę super deal. Nie wiem, czy były jeszcze jakieś inne wersje kolorystyczne, ja znalazłam tylko tą szarą,
ale jest naprawdę fantastyczna. Kolejna strefa to leginsy i spodnie. Tutaj również można było znaleźć naprawdę wiele fajnych perełek i byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Między różnymi parami znalazłam spodnie woskowane. Tak jak wiecie, ja spodnie woskowane na co dzień uwielbiam nosić i te naprawdę bardzo ładnie się prezentowały. Niestety nie wiem, w jakiej były cenie, ale był ostatni rozmiar 44, więc na mnie za duży. Ale gdyby udało mi się znaleźć mój rozmiar, to kupiłabym je na próbę i zobaczyła, jak się właśnie noszą dżinsy z pepką. Jeżeli kiedykolwiek jakieś miałyście, to dajcie znać. Teraz spodnie dresowe i spodnie takie sportowe, na przykład na siłownię. Te beżowe były super, tylko za dwie dyszki, ale nie podobał mi się ten napis na lewej nogawce. Teraz, tak jak widzicie, pokazuję Wam leginsy, typowo właśnie na siłownię, ale możecie też je nosić na przykład po domu. Pepko teraz co prawda wypuściło nową kolekcję właśnie stricte z ubraniami na siłownię, ale tak jak widzicie, na wyprzedażach również można było coś dla siebie znaleźć. Różnymi koszulami i koszulkami znalazłam bardzo ładny wzór koszuli, właśnie ten z kwiatami. Szczególnie spodobał mi się jej krój, naprawdę uważam, że wyglądała bardzo ładnie, zresztą same zobaczcie, miała bardzo ładne odcięcie pod biustem. Koszula była w cenie 19,99, a jej materiał był naprawdę bardzo fajny. Kolejna strefa, którą przejrzałam, to kapcie. Tak jak wiecie, kapcie ubóstwiam. Można było znaleźć modele, które widziałyśmy w kolekcji świątecznej i tak naprawdę jeżeli chodzi o ceny tych kapci, to oscylowały w granicach 10-15 zł. Te też welurowe były prześliczne i szczerze mówiąc żałuję, że ich nie wzięłam, kosztowały tylko 9,99, a wyglądały przepięknie i tutaj macie na przykład moje reniferki, które ja kupiłam właśnie za regularną cenę, a teraz możecie je kupić aż połowę taniej. No i kolejne oczywiście piękne kapciuszki, możecie zobaczyć co fajnego właśnie w Pepco na tej strefie było. Kapciach przyszedł czas na moją drugą pepkową miłość, czyli piżamy. Były przecenione zarówno modele z kolekcji zimowej, jak i udało mi się jeszcze właśnie znaleźć piżamki z kolekcji letniej. Ja już Wam niejednokrotnie mówiłam, że piżamy z Pepco uwielbiam i naprawdę ich wybór był bardzo, bardzo duży, ale tutaj właśnie w międzyczasie znalazłam już kolekcję walentynkową i ta piżama szczególnie mi się spodobała, więc na pewno zagości ona w mojej garderobie. Jak spodobał Wam się asortyment wyprzedażowy w Pepco? W mojej opinii rzeczy były już mocno przebrane. Myślałam, że uda mi się znaleźć troszeczkę więcej perełek. Bardzo podobały mi się co prawda kapcie i wydaje mi się, że właśnie dzisiaj albo jutro pojadę po jakąś jedną parę, ponieważ kapcie z Pepco są fantastyczne. Szczególnie właśnie lubię balerinki, ale też darzę ogromną miłością te z taką sztywną gumową podeszwą, więc jak oczywiście uda mi się jakieś zakupić, to dam Wam znać. Co do wczorajszych zakupów, udało mi się kupić tylko jedną rzecz za całe 5 zł, ale pokażę ją Wam dopiero w momencie,
kiedy będę nagrywała Home Decor Haul. Niedługo właśnie taki filmik pojawi się na moim kanale i wtedy będziecie mogły zobaczyć, jakie fantastyczne perełki w bardzo okazyjnych cenach możecie kupić w sklepach do swojego domu. To już będą w większości rzeczy z regularnych kolekcji, więc myślę, że nie będzie problemu z ich dostępnością. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak ten filmik Wam się spodobał. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!